A przed nami zadanie z naszego portalu. Nie jest ono niestety przetłumaczone, więc ja je sobie przetłumaczyłem, ale chodzi o to, żeby tutaj napisać i rozwiązać pewną nierówność. Potem tę nierówność należy wpisać w tę rubrykę, a jej rozwiązanie, prawda, które tutaj wpisujemy, musimy też, jeszcze nie do końca jest przetłumaczone, wybrać właściwą możliwość i tu wpisać jakąś liczbę. No i potem sprawdzimy sobie odpowiedź. Więc tak, ja przetłumaczyłem to zadanie tutaj. No jak widać, jest to dosyć długie i skomplikowane zadanie. Spróbujmy, o czym ono mówi. Lucja jest właścicielką słodkiej loterii, maszyny, która sprzedaje losowo wybrany cukierek. Lucja może ustawić prawdopodobieństwo wylosowania każdego rodzaju cukierków. Okazało się, że w maszynie zostaje zbyt dużo cukierków Coffee Toffee i Lucja chce przeprogramować maszynę w ten sposób, by prawdopodobieństwo wygrania Coffee Toffee dwa razy pod rząd, to pewnie będzie ważne, dwa razy pod rząd było większe niż 4 trzecie prawdopodobieństwa jednokrotnego wygrania pozostałych cukierków łącznie. No, czyli jest w tej maszynie kilka rodzajów cukierków, między nimi jest cukierek o nazwie Coffee Toffee i chodzi nam o to, aby to prawdopodobieństwo wygrania Coffee Toffee dwa razy pod rząd było większe niż 4 trzecie prawdopodobieństwa jednokrotnego wygrania, no, któregokolwiek z pozostałych cukierków, prawda? Dlatego tu jest łącznie. Napisz nierówność, której rozwiązanie pozwoli Lucji ustawić odpowiednio maszynę. Użyj litery P na oznaczenie prawdopodobieństwa wylosowania Coffee Toffee w jednym losowaniu. Rozwiąż tę nierówność. Pamiętaj, że prawdopodobieństwo jest liczbą między 0 a 1. No dobrze, więc to jest dosyć skomplikowane zadanie. Tutaj no, trzeba mieć troszeczkę pojęcia o prawdopodobieństwie, więc ja tutaj nie mogę w tym filmie opowiedzieć zbyt wiele, ale spróbujmy jakoś intuicyjnie, może się uda uzasadnić. No więc tak, P mamy użyć na prawdopodobieństwo wylosowania Coffee Toffee w jednym losowaniu, więc dobrze, niech to będzie P, to jest prawdopodobieństwo, Coffee Toffee, może tak skróćmy, w jednym losowaniu. No dobrze, więc jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania któregoś z pozostałych cukierków? No więc tak, prawdopodobieństwo jest liczbą między 0 a 1, więc tak, co jeżeli prawdopodobieństwo 1 oznacza, że pewne zdarzenie zajdzie na pewno. No więc zakładamy tutaj, że na pewno któryś cukierek zostanie wylosowany. No i to są tak zwane zdarzenia rozłączne, wylosowanie Coffee Toffee lub jakiegokolwiek innego cukierka. Wobec tego te prawdopodobieństwa się sumują do jednego. No, wobec tego prawdopodobieństwo wylosowania jakiegoś innego cukierka jest 1 minus P. Czyli to jest prawdopodobieństwo innego cukierka. No też w jednym losowaniu. Innego cukierka w jednym losowaniu. No dobrze, i teraz musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo, że dwa razy pod rząd wylosujemy Coffee Toffee. No i tutaj niestety muszę się odwołać do jakiejś wiedzy o prawdopodobieństwie lub takiej intuicji. No powiedzmy, że myślimy o rzutach monetą, prawda? Powiedzmy, że orzeł, reszka, prawdopodobieństwo jest 1/2 w jednym rzucie. Teraz jeżeli dwa razy rzucamy, to jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania dwa razy orła? No 1/4, prawda? Mamy 4 możliwości w dwóch rzutach i tylko jedna z tych możliwości to są dwa orły. No więc to jest jakaś taka lekka agitacja za tym, że to prawdopodobieństwo wylosowania dwukrotnie Coffee Toffee to będzie P kwadrat. To są, zakładamy tutaj, że te dwa losowania są niezależne i te prawdopodobieństwa wtedy się mnożą. No tutaj odsyłam do filmów być może jakichś naszych o prawdopodobieństwie. Wobec tego to jest P kwadrat, to jest prawdopodobieństwo dwa razy Coffee Toffee pod rząd. No i dobrze, i teraz mamy tak, czyli już mamy wszystko, co chcemy, czyli tak, by prawdopodobieństwo wygrania Coffee Toffee dwa razy pod rząd, czyli P kwadrat, było większe, ma być większe niż 4 trzecie
razy prawdopodobieństwo jednokrotnego wygrania pozostałych cukierków. No więc prawdopodobieństwo jednokrotnego wygrania pozostałych cukierków jest 1 minus p. Czyli to będzie tak. Wobec tego, no to mamy nierówność kwadratową. No, czyli teraz jak już od tego momentu należy rozwiązać tę nierówność, to już nie musimy wiedzieć, co to jest p, mamy prostą nierówność kwadratową, no musimy pamiętać, że p, prawda, jest większe od 0 i mniejsze od 1. Większe równe 0, mniejsze równe 1. To musimy wiedzieć, że tylko takie rozwiązania nas interesują. No dobrze, więc mamy taką nierówność kwadratową, może pomnóżmy przez 3 obie strony, żeby się tutaj tych ułamków pozbyć, czyli razy 3, wobec tego tak, dostajemy 3, p kwadrat jest większy od, i tu będzie, to się nam skróci, zostanie 4 minus 4p. No i teraz chciałbym mieć wszystko po jednej stronie, czyli odejmuję 4 i dodaję 4p. I w ten sposób zostaję z nierównością kwadratową, taką czystą, 3p kwadrat plus 4p minus 4 większe od 0. No i teraz tak, no albo wiecie już, jak się rozwiązuje takie nierówności kwadratowe, czyli wykresem tej funkcji kwadratowej jest parabola, ponieważ tutaj współczynnik przy p kwadrat jest dodatni, więc w zasadzie mamy do czynienia z taką parabolą i trzeba znaleźć te miejsca zerowe. Jeżeli nas interesuje, gdzie ona jest dodatnia, no to oczywiście to będzie tutaj pomiędzy pierwiastkami jest ujemna, a poza, na zewnątrz tych pierwiastków, no to są pierwiastki tego równania kwadratowego, czyli trzeba rozwiązać równanie kwadratowe. No to spróbujmy je rozwiązać. No to tam liczymy delta, czyli b kwadrat, czyli to jest, może tutaj jeszcze napiszmy te współczynniki takie, to jest b, to jest standardowo a to jest c. Tak? Czyli delta jest b kwadrat minus 4ac, czyli 16 minus 4 razy 3 razy minus 4, wobec tego to jest 16 plus 4 razy 4, 16, 48, to jest 64 i pierwiastek z delty jest 8. Wobec tego nasze rozwiązania są takie. P1 to jest minus B, czyli minus 4, minus pierwiastek z delty, czyli minus 8 przez 2A, czyli przez 6. Tak, to jest to P1, a to jest P2. I P2 to jest minus 4 plus pierwiastek z delty przez 2a, czyli przez 6. No tutaj jest, co to jest? Minus 12 przez 6 to jest minus 2, a P2 jest minus 4 plus 8 to jest 4 szóste, czyli to jest 2 trzecie. Czyli rozwiązanie naszej, czyli ta nasza parabola wygląda tak, że ona przecina w minus 2, 2 trzecie, no to tu gdzieś jest tam 0. To jest taki wykres, prawda? I teraz interesują nas rzeczy, to ma być dodatnie, prawda? Czyli ten kawałek tutaj lub ten kawałek. No, aż do jedynki, tak naprawdę. Teraz tak. No, gdybyśmy nie wiedzieli, że to p reprezentuje prawdopodobieństwo, no to rozwiązaniem byłyby tutaj liczby, które są mniejsze od minus 2 lub większe od 2 trzecich. No, ale ponieważ to p ma być prawdopodobieństwem, no to p jest pomiędzy 2 trzecie i 1, czyli rozwiązaniem tej nierówności, tego naszego zadania będzie 2 trzecie, czyli p musi być większe niż 2 trzecie. Dobrze, zatem spróbujmy teraz wypełnić nasze zadanie na portalu. Czyli tak, ta nasza nierówność jest tutaj 3p kwadrat większe od 4 trzecie razy 1 minus p. Czyli tak,
tam było, może nie, bez 3, czyli po jednej stronie było p kwadrat, czyli p kwadrat większe od p kwadrat większe od, było ułamek, 4 na dole było 4 trzecie, nawias 1 minus p, 1 minus p. Tak, to była nasza nierówność, p kwadrat, tak, i odpowiedź było p większe niż 2 trzecie. Czyli to zakończyliśmy. Prawdopodobieństwo wygrania Coffee-Toffee musi być większe niż 2 trzecie. No i sprawdźmy odpowiedź. Wspaniale. No i jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.